Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj w Q&A odpowiedź na zapytanie pewnej anonimowej internautki dotyczące jednej ze wspólnot tradycyjnych. Chodzi o wspólnotę amerykańską, wspólnotę pochodzącą z Chicago, mianowicie o kanoników świętego Jana Kantego. No, w tytule napisałam o tym, prawda, to pytanie, tak? Czy biskupi likwidują tradycyjne wspólnoty? I nieprzypadkowo wzięłam tradycyjne w cudzysłów, ponieważ pytanie dotyczy wspólnoty nietypowej. Jest to bowiem wspólnota, powiedziałabym, raczej semitradycyjna niż tradycyjna, ponieważ mamy w niej kapłanów, którzy odprawiają równocześnie Novus Ordo i mszę trydencką. Więc pewnie się wszyscy ze mną zgodzą, że no nie jest to typowa tradycyjna wspólnota. Do tego, jeśli popatrzeć na takie kwestie prawne z nią związane, to nie jest wspólnota z takiego typu, który bywa popularnie nazywany Ecclesia Dei, czyli nie jest to wspólnota, która jakby powstała po Summorum Pontificum i jakby podlegała tej watykańskiej komisji właśnie o nazwie Ecclesia Dei. Co jest istotne, to jest w ogóle nietypowa wspólnota, jak na wspólnotę życia konsekrowanego, ponieważ równocześnie to jest jakby zgromadzenie skupiające kapłanów i równocześnie, co jest istotne, oni są kapłanami diecezjalnymi, ponieważ oni są inkardynowani do archidiecezji Chicago. Więc to, o co pani pyta, czyli o te obostrzenia, które wprowadził kardynał Supich, no to oczywiście to jest taki, jak to się mówi, numer jeden, tak, w kościele amerykańskim wśród biskupów, taki numer jeden papieża Franciszka, tak, w Stanach Zjednoczonych. Więc oczywiście dla niego traditionis custodes, tam i te zalecenia, które potem wydała kongregacja, to jest coś, co on oczywiście natychmiast zaczął wdrażać. No i oczywiście kanonicy natychmiast również złożyli oświadczenie, że oni się wszystkiemu podporządkują. No, bo jednak trzeba pamiętać, że oni de facto mu podlegają, tak? I to jest, powiem szczerze, że po raz pierwszy, jak się zagłębiłam, to zobaczyłam, że w ogóle coś takiego jest możliwe, bo mamy wspólnotę na prawie diecezjalnym, więc normalnie wspólnota, która też ma jakichś tam swoich przełożonych i równocześnie to jest wspólnota, która skupia kapłanów inkardynowanych w tejże diecezji, więc jakby jeszcze oprócz przełożonych oni podlegają biskupowi. No mogę się tylko domyślać, że jakoś to w ich tam statutach czy konstytucjach to musi być wyregulowane, no ale jest zupełnie jasne, że, przepraszam, oni muszą zacząć jakby wdrażać to, co nakazuje im biskup miejsca. Nie inaczej zresztą jest wbrew temu, co wiele osób sądzi, właśnie z tymi wspólnotami Ecclesia Dei, które też w takim wymiarze, w jakim są związane z diecezjami, tak? Na zachodzie tam w wielu miejscach po prostu mają parafię, ale częściej jest to zwyczajne duszpasterstwo tradycji łacińskiej w danej diecezji, w jakimś tam przydzielonym kościele. Ja już zresztą kiedyś o tym mówiłam, że takie wyobrażenie, że ponieważ to są te wspólnoty Ecclesia Dei, to ich nie będą się tyczyć te obostrzenia, które weszły w Traditionis Custodes, to jest nieporozumienie, bo zawsze to duszpasterstwo takie czy parafialne, czy zlecone przez biskupa, no to zawsze jakby jemu podlega i tu nie można się tłumaczyć, że się należy do jakiejś tam wspólnoty i w związku z tym jest się z tego wyłączony. Na marginesie jeszcze tylko może z powodu tego pytania jeszcze bym nawiązała, że podobną sytuację jak ci kanonicy mieli franciszkanie niepokalanej. To znaczy jednak to nie była wspólnota Ecclesia Dei, czy nie jest, tylko właśnie wspólnota jakby wywodząca się po prostu z rodziny wspólnot franciszkańskich, która też przecież przez lata tak naprawdę łączyła, tak, sprawowanie liturgii, no i tej nowej liturgii Pawła VI i mszy trydenckiej. Z tym, że chcę też w tym momencie wyraźnie zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja uważam, że to jest w porządku, że nagle te wspólnoty mają ograniczane te swoje prawa do sprawowania mszy w formie starszej, no tylko po prostu takie są realia, że tu wystarczy, no, że tak powiem, jeden dekret biskupa i wprowadza się ograniczenia. Jeśli chodzi o wspólnoty Ecclesia Dei,
takie na przykład jak w Polsce obecne, tak, czyli Bractwo Świętego Piotra, czy Instytut Dobrego Pasterza. Moim zdaniem te wspólnoty popełniły jeden ważny błąd na samym początku i to jest taki błąd, którym jakby wydawało im się, że pewien jakby etap wzrostu wspólnoty można pominąć. Jeśli popatrzymy na historię wspólnot życia konsekrowanego w Kościele, to zawsze było tak, że istniał pewien organiczny wzrost. Była jakaś niewielka grupa osób, które wspólnotę tworzyły, tak? Był ten pierwszy dom. Potem stopniowo dochodziły następne. No, mówimy o wspólnotach kapłańskich, więc to było oczywiście budowanie kościołów i klasztorów, czy też po prostu domów zakonnych przy nich. I wiele takich wspólnot w Polsce istnieje, tak? Na przykład, nie wiem, wspólnoty franciszkańskie czy dominikanie mają kościoły i mają klasztory, i to niekoniecznie są parafie. Nie muszą też mieć jakby zleconego żadnego specjalnego duszpasterstwa przez biskupów miejsca. Zachowują niezależność typową dla zakonów. I warto też pamiętać, że bardzo często ich początki były bardzo ciężkie. To znaczy w tym sensie, że zanim się wybudowało kościół, zanim się wybudowało klasztor, czy nawet jakiś dom, mijało wiele lat. Były wspólnoty, które zaczynały w Polsce po prostu od chałupy na wsi i kawałka pola. I to nie tylko zakony, ale także no, zgromadzenia właśnie takie, gdzie są po prostu kapłani powołani do jakiejś pracy apostolskiej. I takie były skromne początki. Tymczasem te wspólnoty wybrały trochę taką drogę na skróty. Oni po prostu, ponieważ było zapotrzebowanie oczywiście na liturgię trydencką, na prowadzenie duszpasterstw, jakby wskoczyli w pewne gotowe miejsca diecezjalne. I to powoduje, że te wspólnoty nie mają wystarczającej liczby takich swoich niezależnych miejsc. Ich sytuacja dzisiaj byłaby inna, gdyby właśnie mieli gdzieś tam swoje domy i swoje kaplice czy kościoły, no bo tu jednak byłaby większa niezależność od biskupów i takie wprowadzenie ograniczeń związane z traditionis custodes, no to wcale nie byłoby takie proste jak jest. Oni w jakiś sposób są bezbronni. Bo tak, no w Polsce to oni właściwie parafii nie mają, na Zachodzie jest trochę inaczej. Ale nawet same takie duszpasterstwo zlecone przez biskupa, tak? Czyli że ksiądz z którejś z tych wspólnot po prostu jest mianowany duszpasterzem diecezjalnym, ma przydzielony kościół, w którym sprawuje mszę i tych swoich wiernych. To jest naprawdę 5 minut, żeby biskup wypisał dekret, który go odwołuje. I tu nawet już bez traditionis custodes takie ryzyko zawsze istniało, dlatego że pojawiało się coraz więcej młodych duchownych, po prostu diecezjalnych, którzy umieli sprawować msze i sakramenty w rycie trydenckim i z czasem mogłoby się tak stać, że i tak te wspólnoty zostałyby wyrugowane w tym sensie, że zastąpieni księża z tych wspólnot zostaliby zastąpieni po prostu kapłanami diecezjalnymi. No oczywiście pewnie najbliższe miesiące pokażą, jakie będą losy tych wspólnot i tych duszpasterstw i w Polsce i za granicą. No zobaczymy, jak się to ułoży. Mam nadzieję, że odpowiedziałam jasno na zadane przez Panią pytanie. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego komentarza. Zapewnię o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.